Cześć wszystkim, witam ponownie na moim kanale serdecznie i takie króciutkie info mam dla Was, które dzisiaj znalazłem w internecie odnośnie premiery nowej gry wędkarskiej, mianowicie Call of the Wild The Angler. I jak wcześniej były informacje, że około 6-8 miesięcy data premiery mniej więcej przewidziana, no to mam dla Was bardzo dobrą informację, a w szczególności bardzo dobrą informację dla posiadaczy pecetów, gdyż na pecety platforma Call of the Wild The Angler, uwaga, będzie miała premierę 31 sierpnia 2022 roku. Tak jest, nie przesłyszeliście się, nawet jest od twórców właśnie info, króciutki filmik właśnie zapowiedziany i data premiery Call of the Wild The Angler. Jest przewidziana premiera dla posiadaczy PC-ów, dla platformy PC. Data premiery jest przewidziana na 31 sierpnia 2022 roku. Natomiast na platformę PlayStation była podana informacja, że będzie coming soon. Coming soon, czyli wkrótce, niebawem, czyli jak można przypuszczać, nie wiem jak to będzie wyglądało, czy 2 czy 3 tygodnie po tym jak wyjdzie na PC-tach, czyli mniej więcej możemy się spodziewać, nie wiem, w połowie września, czy pod koniec września premiery na platformie PlayStation. Także myślę, że świetna informacja dla nas, gdzie czekaliśmy właśnie na nową grę wędkarską. Przypominam, że to będzie od twórców właśnie gry symulatora polowań, czyli The Hunter Call of the Wild. Będzie dokładnie od tych samych twórców. Oni bardzo długo pracowali ponoć nad tą grą. I będzie właśnie w klimatach, czyli będzie takie jeziora, lasy i cała ta przyroda właśnie jak w The Hunter Call of the Wild, będzie otwarty świat. Także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Już informacje zamieszczałem właśnie w pierwszym filmie, mniej więcej co będzie, co wiadomo. Także króciutkie info, data premiery Call of the Wild The Angler na pecety jest zapowiedziana na 31 sierpnia 2022 roku, a na platformie PlayStation Coming Soon była informacja, także wkrótce, także pewnie ze 2-3 tygodnie myślę, po tym jak wyjdzie na pecety. Także zapowiada się przygoda, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Będziemy mogli już to sobie zobaczyć gameplaye na PC-tach, jak to wygląda i zobaczymy. Jeśli łowienie ryb, ekonomia i rozwój, jeśli będzie to miało wszystko sens i ręce i nogi, no to kto wie, zobaczymy. Także bardzo ważne info. Miało być dużo później, okazało się, że twórcy naprawdę pracują pełną parą i premiera Call of the Wild The Angler jest przewidziana już na 31 sierpnia 2022 roku i to pojawi się najpierw na PC, czyli na PC-tach, na Steamie, a dopiero później na konsolach. Także tyle ode mnie. Zalajkujcie ten materiał, niech jak najwięcej osób zobaczy. Bardzo ważne informacje do przekazania. Także zostawcie łapeczkę do góry. Oczywiście piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w tej nowej grze wędkarskiej. Czy też macie takie same zdanie, jakie ja miałem w pierwszym filmie na temat tej gry?
i zachęcam nowe osoby do zasubskrybowania kanału i zapraszam nowe osoby na mojego Discorda, link będzie w opisie. Dzięki za oglądanie, życzę wszystkim przyjemnego popołudnia, spokojnego wieczoru, może się usłyszymy, kto wie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Cześć.